Okej, popatrzcie na to. Among Us osiągnął naprawdę niesamowity sukces. O tej grze słyszał chyba naprawdę każdy z nas. Także nie dziwi mnie fakt, że inni chcą się podpiąć pod sukces naszego Amonga. Robią przeróżne podróbki oryginalnego Among Usa. Jedne są lepsze, drugie wyglądają tragicznie. Dlatego już teraz oglądaj 5 najdziwniejszych podróbek Among Us. Przy okazji możesz wygrać 5 dyszek PSC. Wystarczy tylko, że zostawisz suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod tym filmem, a w komentarzu napiszesz, która podróbka Amonga podobała ci się najbardziej. A tutaj nasz szczęśliwiec z ostatniego odcinka. Gratuluję i jedziemy z tym śledziem! Chiny to, jak pewnie wiecie, bardzo specyficzny kraj. Mogłoby się wydawać to dziwne, ale ludzie nie mają tam nawet pojęcia o istnieniu takiej gry jak Among Us. Mi się to w ogóle nie mieści w głowie, ale no, takie są fakty. Istnieje tam dziwny sposób promowania wyłącznie gier, które powstały w ich kraju. Rekordy popularności bije tam Werewolf Among Us. Cała gra jest bliźniaczo podobna, wszystko polega na tym samym. Jedyną różnicą jest tak naprawdę samo miejsce akcji, która nie toczy się na statku kosmicznym, a w średniowiecznym zamku. Różnią się także niektóre taski do wykonania. Zamiast łączenia kabelków możemy tam odbudować ściany albo głaskać creepy wyglądającego kotka. Impostor też nie jest nazywany tak jak u nas. Tam to wilkołak. Wszystko wygląda mega dziwnie, ale może warto spróbować zagrać w tę gierkę? Na oko wygląda nawet spoko i sami widzicie, że rzeczywiście Chińczycy są w stanie podrobić naprawdę wszystko. Kolejna podróbka Among Usa nie jest już niestety aż tak udana jak ta chińska. Grę Impostor Inside Us możecie kupić w cenie hamburgera w maku, czyli za 3,50. Cena niestety mówi sama za siebie, bo całość niestety wygląda tragicznie. To jest istna tragedia. Z jakiegoś powodu Impostor nazywa się mordercą, a crewmate to people. Jest to chyba jakaś literówka od angielskiego słowa people, czyli ludzie. Choć zdecydowanie tutaj się twórcy nie popisali, bo większość słów w tej grze właściwie zawiera literówki, przez co gra wygląda, jakby jej tworzenie trwało co najwyżej minutę. Ale to nie wszystko, jeżeli chodzi o najsłabsze podróbki Among Us. Murder Us. Kolejnie okropnie wyglądająca gra służąca chyba tylko do zarabiania pieniędzy. Jednak jest na szczęście odrobinę lepsza od poprzednich. Jednak co ciekawe, ta aplikacja została pobrana ponad 1 000 000 razy, czyli 1 000 000 osób gra w tę grę. Albo mam nadzieję, że po prostu pobrało ją przypadkowo. Jest bardzo podobna do Among Us, jednak postacie w grze wyglądają tutaj jak jakieś ziemniaki. To jest naprawdę nieśmieszna parodia Among Us i ja wstydziłbym się wypuścić taką grę do internetu. A co wy o niej myślicie? Komuś się podoba? Dajcie znać w komentarzu. 3D Among Us. Dany to youtuber, który podjął się stworzenia Among Usa 3D, co wcale nie było takim łatwym zadaniem, jak się domyślacie. Taski i sabotaż są dosłownie takie jak w oryginalnej wersji, ale cały fan jest w tym, że wykonujemy je w trójwymiarze. Wszystko wygląda naprawdę fajnie i pewnie nie jeden z nas chciałby sobie popykać na przykład po przyrce na Discordzie. Mocno kibicuję temu projektowi i mam nadzieję, że gra zostanie w najbliższym czasie wydana. A jeżeli podoba ci się ten film, a jesteś nowy na moim kanale, to pamiętaj o subskrypcji. Naszym celem jest teraz 520 tysięcy subów, także nie czekaj i zasubskrybuj! Among Us Roblox. Tego chyba się nie spodziewaliście. Among Us w Robloxie? Co ciekawe, powstało wiele podróbek Amonga w Robloxie, ale jedna z ciekawszych nazywa się Amongst Us. Jest naprawdę bardzo wiernym odzwierciedleniem oryginału. Chyba naprawdę najwierniejszym w tym całym zestawieniu w tym odcinku. Każdy drobny szczegół jest zachowany 1 do 1. Zadania, głosowanie. No może z wyjątkiem ikon crewmate'ów, które są zaczerpnięte z gry Scrabble Nuts. Ale trzeba przyznać, to naprawdę czapki z głów i daje ocenę mocne 7 na 10. Kolejnym faktem, którego się na pewno nie spodziewaliście, jest Among Us na Game Boya. Jeżeli nie wiecie, co to Game Boy i nigdy nie widzieliście go na własne oczy, to teraz wam się właśnie wyświetla. Jest to przenośna konsola bardzo popularna w latach 90. Można to porównać do dzisiejszego PSP, PS Vita albo Nintendo Switch. Jednak ci twórcy zdecydowali się na powrót do przeszłości i stworzili grę inspirowaną Amongiem na Game Boya, którą można ściągnąć na swoje urządzenie. Co prawda można zagrać w nią też na przeglądarce, ale co to za frajda, wtedy ta gra traci swój jedyny niepowtarzalny klimat. Gra jest wykonana w całkiem niezłej jakości, mimo standardowej pikselowej grafiki, która była używana już lata temu.
Fabuła gry jest ciężka do zrozumienia, ponieważ jest ona dostępna tylko w hiszpańskiej wersji językowej, ale ogólnie chodzimy po mapie i rozmawiamy z członkami naszej drużyny. Nie ma określonych tasków, co może być jednym z minusów, ale mimo wszystko gra jest naprawdę warta zainteresowania. Kolejna podróba Amonga w 3D została stworzona przez pewnego streamera, uwaga, w 48 godzin. Naprawdę niezły z niego kozak. Oj, naprawdę niezły z niego kozak, bo produkcja gry to nie jest takie hop-siup. Cały proces streamował oczywiście na Twitchu. Gra oczywiście nie jest dopracowana, ale weźmy pod uwagę, że zrobił ją w 2 dni i umówmy się, w tak krótkim czasie ciężko jest stworzyć grę od zera. Możecie sami się przekonać, czy Among Us w 3D wam odpowiada, bo jest dostępna za darmo na stronie itch.io. Wygooglujcie sobie w przeglądarce, na pewno znajdziecie, bo jest to całkiem spoko sprawa na już te zimowe i takie nostalgiczne wieczory. Among Us Fortnite. Nie uwierzycie, no Fortnite'a także można pograć w Among Usa, dosłownie wszędzie chyba, Among Us opanował świat. Umożliwia to mapa stworzona przez gracza KK Slider, która jest naprawdę świetną wersją Amonga. Zawiera ona minimapę, sieć wentów dla impostorów oraz parę innych oryginalnych pomysłów, na przykład skaner, który pokazuje, czy ktoś jest impostorem, czy nie. Co ciekawe, kiedy typujemy kogoś na impostora, musimy go najpierw zastrzelić i wywalić go ze statku, co daje naprawdę dużo realizmu grze. Jeżeli gracie w Fortnite'a, to koniecznie musicie to sprawdzić. Among Us VR. Ale najbardziej popularną podróbką Amonga jest jego wersja w VR. Została stworzona niecały miesiąc temu, czyli jest to naprawdę świeżutka produkcja. I zdecydowanie obala ona mit, że nie można stworzyć dobrej podróbki naprawdę popularnej gry. Co ciekawe, można w nią grać nawet jeżeli nie macie okularów VR. W grze jest bardzo dużo ciekawych opcji, na przykład wykonujecie prawdziwe zadania, możecie podglądać crewmate'ów z wentów oraz wiele innych. W odróżnieniu od wcześniej wspomnianych podróbek jest ona naprawdę dopracowana w najmniejszych szczegółach i zdecydowanie warta przetestowania. Jeżeli macie taką ochotę, to oczywiście sobie sprawdźcie, bo fan z tej gry jest naprawdę niesamowity. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, która podróbka Among Usa była dla was najlepsza, a która najgorsza. Jestem bardzo ciekawy, co wy o nich myślicie. A może graliście już w którąś z nich? Ja po tym odcinku nabrałem ochoty, by sprawdzić, jak wygląda Among Us w VR, czyli tej rzeczywistości wirtualnej. Pamiętajcie o tym, że możecie zgarnąć 5 dyszek PSC. To, co musicie zrobić, powiedziałem na samym początku odcinka, tylko przypominam. Pamiętajcie, żeby zaobserwować też mojego Instagrama PrzonoPBG, bo mam wrażenie, że niewiele osób wie, że on w ogóle istnieje. A staram się tam jak tylko mogę wrzucać teraz ciekawe fotki i być po prostu aktywny. Będzie mi miło, jeżeli chociaż tam zajrzysz i jeżeli akurat mój profil cię zaciekawi, to zostaw followka. Z góry dziękuję, link masz w opisie. Zobacz inne moje filmy, które właśnie teraz się wyświetliły, jeżeli właśnie teraz mnie słyszysz, to znaczy, że odcinek przypadł ci do gustu, dlatego zostaw suba, dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robisz i zostaw lajka pod tym filmem. Miłego dnia, cześć i nara!